I za chwilę posiedzimy trochę dłużej. Zapraszam pastora Mateusza z chyba ciągiem dalszym Dziejów Apostolskich. Tak. Dodam, że te fragmenty są dłuższe, ale nie dlatego są dłuższe, że po prostu chcemy zdążyć, czy szybciej skończyć Dzieje Apostolskie. Po prostu te fragmenty obecnie no, są takimi bardziej narracyjnymi fragmentami, dlatego są dłuższe. Także żebyście nie myśleli, że jakoś chcemy się szybko rozstać z dziejami apostolskimi. Dzisiaj będziemy czytać o Pawle przed Sanhedrynem i trochę też, już trochę zdradzę, Pawle w ciemnej dolinie jego życia, bo myślę, że to jest taki moment bardzo mroczny i taki niepokojący. Także otwórzmy Dzieje Apostolskie, 22 rozdział. Zaczniemy od 30 wersetu. Dzieje Apostolskie, 22 rozdział, 30 werset i cały 23 rozdział do końca dzisiaj przeczytamy. Dzieje Apostolskie, 22 rozdział, od 30 wersetu i cały werset 23, cały rozdział 23. Nazajutrz zaś, chcąc się dowiedzieć czegoś pewnego, o co go oskarżają Żydzi, tu chodzi o dowódcę rzymskiego, uwolnił go z więzów i rozkazał zejść się arcykapłanom i całej Radzie Najwyższej i wprowadziwszy Pawła, stawił go przed nimi. A Paweł, utkwiwszy wzrok w Radzie Najwyższej, rzekł: mężowie bracia, ja aż do dnia dzisiejszego żyłem przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem. Lecz arcykapłan Ananiasz rozkazał tym, którzy przy nim stali, uderzyć go w twarz. Wtedy rzekł Paweł do niego: uderzy cię Bóg, ściano pobielana. Zasiadłeś tu, aby mnie sądzić według prawa, a każesz mnie bić wbrew prawa? Ci zaś, którzy obok stali, rzekli: arcykapłanowi Bożemu złorzeczysz? A Paweł rzekł: nie wiedziałem, bracia, że to arcykapłan. Napisano bowiem: o przełożonym ludu twego źle mówić nie będziesz. Paweł, świadomy, że jedna część składa się z saduceuszów, a druga z faryzeuszów, zawołał przed Radą Najwyższą: mężowie bracia, ja jestem faryzeuszem, synem faryzeuszów, jestem sądzony z powodu nadziei i zmartwychwstania. A gdy to powiedział, powstał rozdźwięk między faryzeuszami i saduceuszami i zebranie się rozdwoiło. Saduceusze bowiem uczą, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, natomiast faryzeusze uznają jedno i drugie. Wszczął się tedy wielki krzyk, a niektórzy z uczonych w piśmie ze stronnictwa faryzeuszów zerwali się i spierali się zawzięcie, mówiąc: nic złego nie znajdujemy w tym człowieku, a może mówi w nim duch albo anioł. A gdy rozdźwięk stawał się coraz większy, dowódca, obawiając się, by Pawła między sobą nie rozszarpali, rozkazał żołnierzom zejść, wyrwać go z pomiędzy nich i zaprowadzić do twierdzy. Następnej nocy przystąpił do niego Pan i rzekł: bądź dobrej myśli, bo jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz świadczyć i w Rzymie. A gdy nastał dzień, uknuli Żydzi spisek i związali się przysięgą, mówiąc, że nie będą ani jedli, ani pili, dopóki nie zabiją Pawła. A było więcej niż 40 tych, którzy do tego sprzysiężenia przystąpili. Ci przyszli do arcykapłanów i do starszych i rzekli: związaliśmy się przysięgą, że niczego do ust nie weźmiemy, dopóki nie zabijemy Pawła. Dlatego wy teraz wraz z Radą Najwyższą skłońcie dowódcę, aby go przyprowadził do was, niby dla dokładniejszego zbadania jego sprawy. My zaś, zanim się zbliży, gotowi jesteśmy go zabić. A gdy o tej zasadzce usłyszał siostrzeniec Pawła, przybył, wszedł do twierdzy i powiadomił Pawła. A Paweł, przywoławszy jednego z setników, rzekł: zaprowadź tego młodzieńca do dowódcy, bo ma go o czymś powiadomić. On więc wziął go, zaprowadził do dowódcy i rzekł: więzień Paweł, przywoławszy mnie, prosił, abym przyprowadził do ciebie tego młodzieńca, który ma ci coś powiedzieć. Dowódca zaś ujął go za rękę, odszedł z nim na bok i zapytał: o czym to masz mnie powiadomić? A on powiedział: Żydzi uchwalili prosić cię, abyś jutro przyprowadził Pawła przed Radę Najwyższą, niby dla dokładniejszego zbadania jego sprawy, ale ty nie ulegnij ich namowie, bo czyha na niego między nimi więcej niż 40 mężów, którzy związali się przysięgą, że nie będą ani jedli, ani pili, dopóki go nie zabiją. A teraz są w pogotowiu i czekają na twoje zezwolenie. Wtedy dowódca odprawił młodzieńca, przykazał mu, żeby nikomu nie mówił, iż go o tym powiadomił. Potem przywołał dwóch spośród setników i rzekł: przygotujcie na godzinę trzecią w nocy w drogę do Cezarei 200 żołnierzy, 70 jeźdźców i 200
oszczepników. Kazał też trzymać w pogotowiu zwierzęta juczne, aby wsadzić na nie Pawła i odstawić go całą do namiestnika Feliksa. Napisał też list tej treści. Klaudiusz Lizjasz, najdostojniejszemu namiestnikowi Feliksowi, przesyła pozdrowienia. Męża tego pochwycili Żydzi, a gdy już mieli go zabić, przypadłem z żołnierzami i uwolniłem go, dowiedziawszy się, że jest obywatelem rzymskim. A chcąc się dowiedzieć, z jakiej przyczyny go oskarżali, postawiłem go przed ich Radą Najwyższą. Stwierdziłem, że jest oskarżony o sporne zagadnienia dotyczące ich prawa, lecz że nie ciąży na nim żadne przestępstwo zasługujące na karę śmierci lub więzienia. A gdy mi doniesiono, że się przygotowuje zamach na tego męża, natychmiast wysłałem go do ciebie, a oskarżycieli powiadomiłem, aby przed tobą powiedzieli, co mają przeciwko niemu. Żołnierze więc, zgodnie z rozkazem, wzięli Pawła i zawiedli go nocą do Antipatris, nazajutrz zaś wrócili do twierdzy, zostawiwszy jeźdźców, aby jechali z nim dalej. Ci, przybywszy do Cezarei, oddali list namiestnikowi i przekazali mu też Pawła, a gdy przeczytał list, zapytał, z jakiej prowincji pochodzi, a dowiedziawszy się, że z Cylicji, rzekł: przesłucham cię, gdy twoi przybędą również oskarżyciele twoi. I rozkazał go strzec w pałacu Heroda. Co to znaczy iść ciemną doliną? Znamy, myślę, wszyscy Psalm 23. Znamy? Śpiewaliśmy. Wiemy, że ciemna dolina, inne tłumaczenia, dolina śmierci. Nie wiem, czy kiedyś mieliście takie doświadczenie w życiu, że kiedy śpiewacie ten psalm, czy kiedy czytacie ten psalm, to przychodzi wam na myśl. Ja kilka takich doświadczeń miałem w swoim życiu. Myślę, że wszyscy się zgodzimy, że to są takie doświadczenia smutne. To są doświadczenia przykre, to są doświadczenia, kiedy nam się może dłuży to, co się dzieje w naszym życiu. Chcielibyśmy, żeby się już skończyło. Chcielibyśmy już wyjść z tej doliny jak najszybciej, dostrzec światło, odetchnąć, odpocząć. Zawsze, myślę, jest to czymś takim przykrym, kiedy nie widzimy końca. Są jakieś przeciwności, są jakieś problemy i tak naprawdę nie wiem, jak to się zakończy. Myślę sobie, że takie doświadczenia przydarzają nam się. Wiemy, że Panu Jezusowi też się przydarzyło, kiedy miał zwrócić oblicze swoje do Jerozolimy, wiedział, że to się dobrze nie skończy, znaczy to ostatecznie się skończy dobrze, ale wiedział, że to się musi skończyć ukrzyżowaniem, wydrwieniem, wyszydzeniem, biczowaniem. I takie sytuacje, myślę, nas często obezwładniają, zniechęcają, osłabiają, może nawet sprawiają, że się modlimy inaczej, a może nawet sprawiają, że się nie modlimy. I tylko po cichu liczymy, że jednak jakoś Pan Bóg nam da przejść przez to wszystko. I myślę, kiedy patrzę na ten fragment życia apostoła Pawła, to myślę, że to jest taka właśnie sytuacja. On wkroczył z pewną nadzieją, wkroczył z pewną wiarą w tą rzeczywistość. Mimo, że wszyscy mu mówili: apostole Pawle, nie pchaj się tam do tej Jerozolimy. No ale on gdzieś tam miał to przynaglenie ducha w środku i był przekonany, że ma jednak iść. No i wkroczył. Ale co się dzieje? Popatrzcie, że dzieją się rzeczy nieprzyjemne i nie widać końca. Tak naprawdę tej ciemnej doliny nie widać końca. To sytuacja bardzo trudna, bardzo smutna. Więcej, to sytuacja wieloznaczna. Zaraz wam pokażę, że wcale niekoniecznie apostoł Paweł w tym, co tutaj robi, jest dla nas wzorcem. Może jest negatywnym wzorcem. Bo jak patrzymy na jego zachowanie, to przynajmniej, bo mówię, przynajmniej jest wieloznaczne, jak nie jednoznacznie negatywne. I można by zadać pytanie, gdzie jest Bóg w takich chwilach? Czy się odwraca od nas? No bo ostatecznie jesteśmy tacy, jak powinniśmy być. A z drugiej strony może weszliśmy w to wszystko ze względu na Niego? I jest taki jeden moment tutaj w tym całym wersecie, czy w tym całym fragmencie, to jest 23 rozdział, 11 werset, gdzie, ja to nazwę, taki przebłysk Bożej łaski, gdzie Bóg rozgania chmury i przypomina Pawłowi o tym, że on jest ciągle przy nim. I już widzę, że tutaj działa. No i dobrze. Chociaż jeszcze będziemy się więcej zastanawiać nad tym wersetem. Chciałbym nas zachęcić do tego, jeśli przechodzisz przez taką dolinę śmierci, taką dolinę cienia podobną, kiedy ogarnia cię beznadzieja, niemoc, słabość, chciałbym się zachęcić do tego, żebyś był wierny, czy była wierna swojemu powołaniu, byś nie traciła nadziei, czy nie tracił nadziei,
pomimo trudów i przeciwności, które się cię spotykają, i żebyś łapał czy łapała takie przebłyski Bożej łaski, bo one gdzieś, myślę, są. A jeśli nie ma, to się złap tego 11 wersetu i się trzymaj. Że On ciągle jest przy tobie i On ciągle ciebie dalej prowadzi. A więc co się dzieje? Co się dzieje w tym momencie życia apostoła Pawła? Już powiedziałem o tym, że właśnie wszedł, poszedł do tej Jerozolimy, czynił śluby, licząc na to, że może jakoś tam coś mu się uda łagodniej przejść. Nic mu się łagodniej udać, nie udało przejść. Żydzi go złapali, chcieli zabić. Żołnierze go uratowali przez to, że go uwięzili, co skądinąd czasami jest pewną, może takim, jak nas więżą, to może właśnie życie zyskujemy dzięki temu. To taka, wiecie, zachęta przez łzy. No ale tak wtedy mniej więcej było właśnie z nim. Potem to, co żeśmy mówili ostatnio, przemawia do tłumów. Nie wystarcza mu to, że po prostu Bóg go ochroni z jego życiem. On wierzy, że to jest może okazja do czegoś jeszcze więcej i myślę, że jest dla nas wspaniałym przykładem, że chce świadczyć o Chrystusie, ryzykując swoje życie. Właśnie w takim momencie wiemy, że wściekłość ogarnęła tych wszystkich jego słuchaczy w tym momencie i ostatecznie powołuje się na swoje rzymskie obywatelstwo, aby uchronić się przed biczowaniem. Być może biczowaniem, którego by nie przeżył, bo to biczowanie rzymskie było naprawdę bardzo, bardzo trudne. I spotykamy go tutaj w tym 30 wersecie, ostatnim wersecie 22 rozdziału, gdzie widzimy, że no trochę ten dowódca prawdopodobnie liczył na to, że jak pozwoli mu przemówić, to może on te tłumy jakoś uspokoi. Ale stało się dokładnie na odwrót i on w tym momencie musi coś zrobić, musi podjąć jakąś decyzję i stwierdza, no skoro z tłumem się nie dogadam, to może dogadam się z Radą Najwyższą, z Sanhedrynem. I zwołuje Sanhedryn, czyli Radę Najwyższą, żeby skonfrontować apostoła Pawła z nimi. Co ciekawe, ten 30 werset, co bardziej liberalni jacyś tam komentatorzy mówią, jakim prawem dowódca rzymski mógł zwołać Sanhedryn. I rzeczywiście takiego prawa nie było. Natomiast całkiem możliwe, że po prostu była to jakaś taka ich wewnętrzna umowa, że w takich trudnych sytuacjach po prostu właśnie on się konsultował, no, żeby zrozumieć, co się dzieje. No, w końcu był Rzymianinem, rzeczywistość była żydowska, więc oni go tutaj po prostu naprowadzają na to, w jaki sposób ma zrozumieć tą całą dynamikę, kim jest Paweł i dlaczego taką wściekłość wywołuje wśród ludzi. Także dowódca szuka rozwiązania i kiedy patrzymy na ten cały fragment, to takie trzy części widzimy. Przesłuchanie Pawła przed Sanhedrynem, to jest pierwsza część. Druga, ujawnienie spisku. I trzecia, odesłanie Pawła do Cezarei. Tak to ten dzisiejszy fragment można podzielić. A więc zastanówmy się najpierw nad tym przesłuchaniem Pawła, moim zdaniem taką najciekawszym fragmentem tego całego dzisiejszego fragmentu Słowa Bożego, gdzie widzimy no, dużo ciekawych tematów, które gdzieś się pojawiają. A więc co tu się dzieje? Pierwszy werset 23 rozdziału widzimy apostoła Pawła, który mówi o swoim czystym sumieniu. Myślę sobie, że to jest dosyć ciekawe, w jaki sposób on o swoim czystym sumieniu mówi. Myślę, że nie mówi w tym sensie, że jest bezgrzeszny, no bo wiemy, że nie był bezgrzeszny. On też wiedział, że nie jest bezgrzeszny, o czym mówił w liście do Rzymian. Ale myślę, że w kontekście tego, o co jest oskarżany, w kontekście tego, że jest jakimś takim rozbójnikiem, jest jakimś takim agitatorem, jakimś ideologiem, jakimś kimś, kto niszczy swój naród, kto wobec Boga ma jakieś niecne zamiary, on mówi nie. Ja właśnie wręcz przeciwnie, ja stoję z całkowicie czystym sumieniem. Pomimo tego, że mnie to wiele kosztowało, ja stoję przekonany, że tak jak wcześniej żeśmy czytali, że pomimo tych wszystkich różnych cen, które przyszło mi zapłacić, ja faktycznie robię to, do czego mnie Pan Jezus powołuje. I oczywiście wiemy, że to jest już postać bardzo kontrowersyjna wtedy dla Sanhedrynu i wszystkich współczesnych. I myślę sobie, kiedy tak ludzie się nam przeciwstawiają, nie wiem, czy się wam to kiedyś zdarzyło, ale jeśli ludzie się wam przeciwstawiają z jakiegoś powodu, zdarza się wam wątpić wtedy w to, czy stoicie w dobrym miejscu? Mi się czasami zdarza. No bo jak tyle osób gdzieś tam obok myśli inaczej, wyobraźcie sobie, jaką wielką konfrontację dla apostoła Pawła to musiała być. Kiedy on tam wchodzi, wszyscy myślą inaczej w zasadzie, nawet bracia jego, Jakub i reszta po cichu go wspierają, ale tak bardziej po cichu.
Bo tak naprawdę zależy mi na tym, żeby ten cały Kościół, który jest oddany przestrzeganiu prawa, dalej spokojnie się rozwijał. I myślę, że on się czuł bardzo samotny. Myślę, że czuł się naprawdę trudny, bardzo trudny. Ale on mówi, ale ja ciągle mam czyste sumienie przed Bogiem. Bracia, mogę powiedzieć, ciągle mam czyste sumienie. Myślę sobie, że taka walka o czyste sumienie, taka walka o jakby niezmącone serce jest czymś bardzo ważnym. Bo w takich właśnie sytuacjach konfrontacji to ono, to serce będzie nas trzymać przy naszych przekonaniach. I myślę sobie, że na takie sytuacje powinniśmy być gotowi. I dlatego warto się modlić, dlatego warto pytać Boga, dlatego warto pewne rzeczy rozważać. Bo może być taki moment, że po prostu będziemy skonfrontowani z dużą ilością ludzi inaczej myślących. Pytanie, czy wtedy to nasze serce jakby rzeczywiście wzmocni nas. Bo takie chwile są czymś bardzo trudnym. To jest to, co też Luter, nie wiem, czy znacie historię Lutra, kiedy musiał stanąć przed całym Sejmem w Wormacji. Wszyscy patrzyli na niego jak na idiotę, jakiegoś oszołoma. A on wtedy powiedział, że występować przeciwko Słowu Bożemu i sumieniu nie jest ani rzeczą właściwą, ani chrześcijaninowi się nie przystoi. Tak oto stoję, inaczej nie mogę. Jeśli mnie nikt Słowa Bożego nie przekona, to będę dalej tak wierzył. I to są takie momenty, kiedy to czyste sumienie, kiedy to jasne przekonanie sprawia, że mamy odwagę. Może je wcześniej nie mieliśmy, bo Luter dzień wcześniej się przestraszył, ale gdzieś tam się pomodlił, zebrał się, na następny dzień wstał, powiedział, tak oto stoję, inaczej nie mogę, tak mi dopomóż Bóg. I reformacja się od tego rozpoczęła. Także ta siła takiego jasnego przekonania przed Bogiem, tego czystego sumienia, myślę, że jest czymś bardzo, bardzo ważnym. Dalej, być może on chciał jakieś świadectwo złożyć, tak jak wcześniej, ale sytuacja się zmieniła i tak to bywa w życiu, że sytuacja nie zawsze jest taka sama. W drugim wersecie czytamy, że arcykapłan Ananiasz rozkazał go uderzyć w twarz. To jest nowy arcykapłan. W czwartym rozdziale mamy Annasza, to już nie jest Annasz. Jak popatrzyłem, to generalnie niczym dobrym się ten Ananiasz nie wsławił. W roku 66 przez Żydów został zabity jako zwolennik Rzymu. Także taki cwaniak. I tak też po cwaniakowatemu trochę kazał go uderzyć w twarz. Tak, ustawić go od razu we właściwy sposób, żeby wiedział, kim jest. Druga taka rzecz, patrząc na ten właśnie, na to uderzenie w twarz, to jest idealny przykład tego, o czym mówi Pan Jezus w Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, 29 i w kazanie na górze, że jeśli ktoś cię uderzy w prawy policzek, to nadstaw mu lewy. Zwróćcie uwagę, to jest właśnie ten moment. To jest ten moment, kiedy ktoś, to często chrześcijanie kompletnie mylnie to interpretują w kontekście wojny. To nie jest kontekst wojny, to jest kontekst po prostu hańby. To jest kontekst tego, że ktoś was poniża ze względu na wiarę. No i ewidentnie to jest taki właśnie moment, kiedy co powinien apostoł Paweł zrobić? Nadstawić drugi policzek, tak? No tak powinien. Pan Jezus tak powiedział, że jak cię uderzą w prawy czy tam w lewy, to nadstaw drugi. I znowu taka, zanim dojdę do tego, dlaczego tak nie zrobił, to myślę, że to jest taka też chyba dzisiaj, nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale gdzieś mam wrażenie, że ta hańba, to znieważenie, ta zniewaga tak nas do dzisiaj nie dotyka mocno. Tak mi się wydaje. Może się mylę, ale patrzę na dzisiejszy świat, tak mało rzeczy nas dzisiaj zawstydza w życiu, że ten wstyd jest taki jakiś kompletnie, no już w zasadzie, co można zrobić takiego w publicznej sferze dzisiaj, żeby ktoś był zawstydzony? Nie wiem, już ludzie takie rzeczy opowiadają, nie wiem, tak się ubierają albo rozbierają, że w zasadzie no sobie myślę, nie wiem, czy jest coś takiego, co nas jeszcze zaskakuje i co jeszcze mogłoby sprawić, że czujemy się jakoś czy zażenowani, zawstydzeni, nie wiem, no może są takie rzeczy, ale mam wrażenie, że coraz mniej tych rzeczy się dzisiaj robi. Natomiast wtedy myślę, i tak samo patrzę dzisiaj na przykład na Afrykę, dla ludzi to jest bardzo ważne, że właśnie, żeby mieć to dobre imię, żeby cały czas, to jest czymś bardzo, bardzo cennym. No właśnie, i to dobre imię, Pan Jezus mówi, czasami musimy poświęcić. Czasami musimy poświęcić dla Niego i to drugi policzek nadstawić. Ale apostoł Paweł reaguje inaczej. Trzeci werset, zamiast nadstawiać drugi policzek, mówi, uderzy cię Bóg ścianą pobielana. Tak mówi. I słusznie mu pokazuje, że jest obłudny, że powinien go sądzić według prawa,
a wbrew prawu go od razu policzkuje. Czyli jakby pokazuje mu niesprawiedliwość, pokazuje mu jego obłudę, pokazuje mu jego fałsz, pokazuje mu to, że jest tak naprawdę złym arcykapłanem, niezgodnym z Bogiem. No ale można zadać pytanie, no okej, to wszystko jest prawda, ale czy nie powinien tego policzka jednak nadstawić? No i myślę sobie, takie dwie odpowiedzi znalazłem. No pierwsza jest taka, że Paweł nie wytrzymał i po prostu odpłacił pięknym za nadobre. Najzwyczajniej w świecie, po prostu. Oczywiście nie powinien tak zrobić. No i już. To jest pierwsza odpowiedź. Druga odpowiedź jest taka, i ona, no, skłaniam się do tej drugiej, chociaż nie wiemy. I tutaj też jest, chciałem na jedną rzecz bardzo ciekawą zwrócić uwagę, że kiedy czytamy takie księgi jak Dzieje Apostolskie, czasami po prostu czytamy narrację i nie zawsze jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, bo nam narrator nie podpowiada, czy to jest dobre zachowanie, czy naganne. Nie wiemy. I tak samo tutaj, no ciężko powiedzieć. Oczywiście jakieś podpowiedzi mamy w innych fragmentach Słowa Bożego, ale tutaj tak naprawdę na 100% nie można powiedzieć, czy apostoł Paweł zrobił dobrze, czy właściwie, czy niedobrze. I dlaczego tak zrobił? Po prostu jest opis. Po prostu wiemy, że tak się wydarzyło. Więc drugi powód jest taki, że Paweł prorokuje w tym momencie. Uderzy cię, bo zwróćcie uwagę, co on mówi. Mówi, uderzy cię Bóg ścianą pobielana. I wiemy z historii, że faktycznie Bóg go osądził. Czyli on po prostu mu ogłasza Boży sąd w tym momencie. Będzie taki moment, że Bóg ciebie osądzi za to, co robisz. Za to, że jesteś niewłaściwym arcykapłanem. No właśnie. I co? Jak to jest do końca? Ciężko mi jest powiedzieć. Znaczy ciężko mi powiedzieć, czy było tak, czy tak, no bo nie wiemy, bo to jest po prostu narracja. Natomiast patrząc sobie na tego apostoła Pawła, który występuje przeciwko arcykapłanowi Ananiaszowi, to myślę sobie, że to jest kolejny temat, który gdzieś się pojawia. Pojawia się właśnie przy okazji trochę, jak mamy jako chrześcijanie, czy jako Kościół, jak mamy właśnie w takiej sytuacji niesprawiedliwości reagować. Myślę sobie, że to wcale nie jest proste. Zwróćcie uwagę, wcale to nie jest proste, bo z jednej strony no mamy poddawać się, tak? Ten policzek gdzieś tam nadstawiać. No a z drugiej strony właśnie mamy takie chwile, kiedy Bóg sam, zakładając, że to jest właśnie proroctwo, które apostoł Paweł w tym momencie wygłasza nad nim, nie wiemy tego, chociaż wiedząc o tym, co się dalej będzie w jego życiu działo, możemy przynajmniej to przyjąć jako jedną z możliwości. Czyli czasami popatrzcie, że i tak samo było z prorokami w Starym Testamencie, że właśnie no, prorocy Boży przychodzą i obwieszczają sąd niesprawiedliwym władcom. I wcale to nie jest proste. I wcale to nie jest proste. I tak naprawdę patrzę trochę na tą sytuację i widzę, że z jednej strony Kościół ma prawo być głosem sprzeciwu, tak jak Jan Chrzciciel napominał Heroda, nie wolno ci mieć żony, już nie pamiętam, czy brata, czy ojca swego. Brata, dzięki. Popatrzcie, są takie momenty, że jakby Kościół ma stanąć, ma powiedzieć prawdę. I tak samo, no, że tutaj Paweł mówi prawdę, chociaż mówię, do końca na 100% nie wiemy, czy dobrze zrobił, ale ma prawo Kościół mówić prawdę, ma być prawo być głosem sprzeciwu, ale zwróćcie uwagę, zawsze istnieje jakieś ryzyko dwuznaczności, tak jak tutaj. Zawsze istnieje to ryzyko dwuznaczności. Czy ten Kościół dobrze robi? Może mówi prawdę, ale czy może nie powinien okazać w tym momencie pokory? Nie są to takie sytuacje oczywiste, tyle chcę powiedzieć. Po prostu zawsze, nie chcę nikogo zniechęcać do tego, żeby pewne decyzje podejmował w takich sytuacjach, ale po prostu widzę, że to nie jest wcale jasne. Wcale nie jest jasne. I tak samo dzisiaj czasami, nie wiem, Kościół tam coś powie w przestrzeni publicznej i bardzo często jest wtedy gdzieś tam, powiedzmy, sprowadzony do parteru, a bo tam się troszczą tylko o własny interes, albo ci hipokryci to tamto i siamto i owamto. No są to trudne sytuacje, tyle chcę powiedzieć. Ale to nie oznacza, że mamy ich nie wchodzić w nie. Dalej, 4 i 5 werset, mamy taki też trudny dialog. Taki trudny dialog. 3 werset mówi, uderzy cię Bóg ścianą pobielana. No ale zwrócili mu uwagę, że no nie może arcykapłanowi Bożemu złorzeczyć. No i 5 werset, apostoł Paweł mówi, no faktycznie nie powinienem złorzeczyć arcykapłanowi i wykazuje się wiedzą biblijną, cytuję 2 Mojżeszową 22-28, napisano bowiem o przełożonym ludu Twego źle mówić nie będziesz. I teoretycznie to wszystko takie się wydaje, no rzeczywiście tu przeprosił apostoł Paweł, ale
Pytanie brzmi, co to oznacza, że on nie wiedział, że to arcykapłan. Czy faktycznie apostoł Paweł nie wiedział? I to wcale nie jest takie oczywiste. No wiecie, no wiadomo, jak jest arcykapłan, to raczej wiadomo, że jest ubrany jak arcykapłan, siedzi jak arcykapłan po środku. I wchodzi apostoł Paweł i co? Przecież znał tych ludzi przez większość swojego faryzejskiego życia. To co, to nie wie, że to arcykapłan? To dlaczego mówi, nie wiedziałem, że to arcykapłan? No i też bibliści się zastanawiają, czy to jest przekąs, czy to jest sarkazm. I to jest jedna opcja. No nie wiedziałem, że to arcykapłan. Tak się zachowywał? No, nie wiedziałem. Arcykapłani tak się nie zachowują. A może inni mówią, że tak naprawdę, że co? Że po prostu był zgiełk. Nie wiem, krzyki były jakieś. Nie wiedział, kto tam mu do niego powiedział. No a trzecia opcja jeszcze też możliwa. Wiemy, że apostoł Paweł miał problem z oczami. No miał. Mało widział i to widać w niektórych miejscach. Na przykład liście do Galacjan na koniec mówi: popatrzcie, jak własnoręcznie wielkimi literami do was napisałem. Czyli miał problem z oczami. Być może rzeczywiście nie widział. Po prostu. Bo już te oczy mu odmawiały posłuszeństwa. Okularów wtedy nie było. Jak gościu nie widział, to nie widział. Po prostu no, mógł nie rozpoznać z głosu arcykapłana. Więc na 100% nie wiemy. Ale znowu jest pewna dwuznaczność w tym, co apostoł Paweł tutaj robi. Jest pewna dwuznaczność. I znowu nie do końca wiemy, czy ty, apostole Pawle, jesteś tutaj wierny Bogu, czy ty już trochę pękasz i trochę już zaczynasz tak, wiecie, po swojemu przeprowadzać tą całą trudną konfrontację, bo to jest bardzo trudna konfrontacja. I oczywiście mam do niego wielki szacunek, że w ogóle wchodzi w to i przechodzi przez to wszystko. A więc nie powinien, jakby nie patrzeć, nie powinien. I myślę sobie, że tak jest, że lekceważenie władzy legalnej nie jest sposobem na błogosławieństwo. Tu jest cała dyskusja oczywiście, różna. No, patrzymy na władzę, co się nie podoba i co powinniśmy robić. Myślę, że jako chrześcijanie generalnie powinniśmy się modlić, powinniśmy napominać, ale jednocześnie powinniśmy szanować. Bo jak przestajemy szanować, to się po prostu robi bałagan, a na bałagan w różnych częściach świata. Znowu się do doświadczenia Afryki odwołam. Jest taki kraj, który nie istnieje. To jest południowy Sudan. Jest na mapie, ale go nie ma. Tak naprawdę tam nic nie działa. Tam nie ma żadnego państwa, tam nie ma żadnych struktur, żadnego rządu, żadnego wojska. A jeśli jest, to siedzą sobie w jakimś jednym budynku i mają się dobrze. I w zasadzie na tym się kończy. I to jest straszna rzeczywistość, jak tam macie żyć, bo tam tylko jakieś mafie rządzą, wiecie. Tam jest bezprawie tak maksymalne, więc myślę sobie, że generalnie trzeba szanować władzę. To jest zawsze jakiś porządek. Może surowy, może przerażający, ale jednak jakiś porządek. Ale z drugiej strony jako Kościół mamy zawsze, tak jak apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian, pamiętać, że to jest władza państwowa, też jest sługą Bożym i my jako Kościół powinniśmy nasączać Bożymi wartościami, Bożą sprawiedliwością i Bożą świętością. Kolejny taki moment dwuznaczny w tym fragmencie od 6 do 9 wersetu. No to Paweł, który ewidentnie rozgrywa Sanhedryn tutaj. Zobaczcie, co apostoł Paweł robi. Wchodzi i wie, że się ci są skłóceni z tymi, że są saduceusze i są faryzeusze. On w tym wszystkim siedział. On ich wszystkich znał. Może nie wszystkich, ale większość z nich znał. No podejrzewam, że zasadniczą większość ich znał. I teraz wchodzi w tą rzeczywistość. I co on tu mówi? Popatrzcie, w wersecie 6. Świadomy, że jedna część składa się z saduceuszów, druga z faryzeuszów, zawołał przed Radą Najwyższą: mężowie, bracia, ja jestem faryzeuszem, synem faryzeuszów. Czy to jest prawda? No, prawda jest, że jest faryzeuszem. Ale czy jest po prostu faryzeuszem? No nieprawda, nie jest po prostu faryzeuszem, bo jest po prostu przede wszystkim chrześcijaninem. A jako chrześcijanin już jest trochę innym faryzeuszem niż ci faryzeusze, którzy siedzą w Sanhedrynie. No i mówi, ja jestem faryzeuszem i to jeszcze pochodzę z was. Synem faryzeuszów jestem. Ja od dziada, pradziada jestem faryzeuszem. Słuchajcie. Jestem sądzony z powodu nadziei zmartwychwstania. Czy to prawda? No w jakimś sensie prawda. Bo przecież wierzy w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Więc jest to prawda. Ale czy jest to prawda, że sednem sporu
jakby jest samo zmartwychwstanie? No nie. Sednem sporu jest osoba Chrystusa, a niejako wtórnie kwestia sporna dla sadyceuszy i faryzeuszy, czyli czy istnieje zmartwychwstanie, czy zmartwychwstania nie ma. Więc co robi tak naprawdę apostoł Paweł? Apostoł Paweł trochę, można powiedzieć, zmienia narrację dzisiejszym językiem. Tak by teoretycznie mówi, że chodzi o wie o co chodzi, ale tak to przedstawia, żeby ich skłócić. No i się kłócą. No i się faktycznie kłócą. I się kłócą. Wszczął się wielki krzyk w 9 wersecie. Niektórzy nawet, słuchajcie, z stronnictwa faryzeuszów stanęli po jego stronie. Super człowiek z tego Pawła. No to już czujemy, że to po prostu ewidentnie gdzieś tam ich wpuścił w maliny. Ale był skuteczny. Wpuścił ich w maliny i oni rzeczywiście się ze sobą kłócą. Tak bardzo się kłócili, popatrzcie, 10 werset, Sanhedryn, czyli teoretycznie poważni ludzie, tak? Teoretycznie ludzie na poziomie, ale tak się tam ochocili w tej wewnętrznym sporze, że w tym momencie dowódca, obawiając się, żeby Pawła między sobą nie rozszarpali, drugi raz, popatrzcie, drugi raz próbują Pawła rozszarpać między sobą, rozkazał żołnierzom wejść, wyrwać go spośród nich i zaprowadzić do twierdzy. No właśnie, jak na to spojrzymy, słuchajcie, na tą sytuację, że Paweł rozpracowuje Sanhedryn. Macie do niego sympatię? Czy to jest dobre, pobożne chrześcijańskie zachowanie? Czy Pan Jezus by tak zrobił? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Powiem uczciwie. Znowu, to jest narracja. Zostawiam was z waszymi własnymi wnioskami. Wydaje mi się, to jest moje osobiste przekonanie, nie musicie się go podzielać. Wydaje mi się, że po prostu dał się ponieść w tej chwili. Że wiedział, jak ich rozegrać i ich rozegrał. Ale czy to było najbardziej pobożne, co mógł zrobić? Myślę, że nie. Czy było cyniczne? Czy mamy go w tym naśladować? No było na pewno bardzo chytre. Ale czy mamy go w tym naśladować? Mi się wydaje, że nie. Myślę, że to jest taka sytuacja, kiedy być może my mamy bardzo podobne sytuacje, kiedy czujemy się samotni, osaczeni, słabi i wtedy po prostu walczymy jak potrafimy. Po prostu chwytamy się wszystkich możliwych chwytów. Nie ma chwytów niedozwolonych. Po prostu robimy to, co można, żeby wygrać, żeby zwyciężyć, żeby przetrwać, żeby przejść dalej. Ja myślę sobie, że to nam się zdarza i myślę, że nam się właśnie zdarza często w takich ciemnych dolinach. W takich chwilach po prostu czujemy się słabi. Czujemy się słabi i chcemy po prostu przeżyć. No może to jest smutne, ale wydaje mi się, że tak czasami właśnie w takich chwilach często jest. I wiecie, co jest dla mnie najbardziej budujące? Że po tym 10 wersecie, po tym kombinowaniu apostoła Pawła, co robi Bóg? Werset 11, poproszę. Co robi Bóg? Co robi Pan Jezus? Nie ma dla niego słowa napomnienia, o ty wredny Pawle, miałeś się zachować inaczej, miałeś iść za mną i miałeś pamiętać o tym, jak ja ciebie nauczyłem. Nie, Pan Jezus mówi, pamiętam, jestem przy tobie, nie trać nadziei. Ja ciebie zachęcam, bądź dobrej myśli, apostole Pawle. Ja myślę sobie, że szczególnie w takich momentach, kiedy wiemy, żeśmy nie zrobili najlepiej, chcielibyśmy, żeby Pan Jezus mimo wszystko zwrócił uwagę na to, że to była bardzo trudna sytuacja. I na to wygląda, że właśnie Pan Jezus tak mówi. Mówi, Pawle, bądź dobrej myśli. Bądź dobrej myśli. Bądź dobrej myśli. Moja łaska jest większa nad to, co zrobiłeś. Narozrabiałeś, trochę nakombinowałeś, moim osobistym zdaniem. Ale ja i tak jestem po Twojej stronie. Bo ja wiem, kim jesteś, bo mam na ciebie zmiłowanie, bo wszedłeś w tą ciemną dolinę, tak jak ci kazałem. I ja cię przez tą ciemną dolinę przeprowadzę. Bądź wierny, bądź dobrej myśli. Pamiętaj, że ja jestem przy tobie. Może postaraj się zrobić to lepiej następnym razem, ale ja jestem po twojej stronie. Bądź dobrej myśli. I myślę sobie, że to jest bardzo, no, dla mnie to jest najważniejsza myśl tego całego kazania. Żebyśmy w takich chwilach, kiedy jesteśmy posłuszni, kiedy może nam idzie źle, może nawet upadniemy, narozrabiamy, zrobimy głupotę, żebyśmy pamiętali,
jestem dzieckiem Bożym, chcę iść za Panem Jezusem, mam być dobrej myśli, On mnie poprowadzi dalej. Amen. A więc pierwsza rzecz, bądź dobrej myśli. Wiem, że jesteś w trudnym położeniu, wiem, że straciłeś nadzieję, czujność i tak dalej, czułeś się osaczony, wiem, że się gubisz, ale i tak jestem przy Tobie. A druga rzecz, mój plan w Twoim życiu się nie kończy, bo popatrzcie, co on mówi. Bo jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, on ciągle siedzi w Jerozolimie. Ale to jakby Pan Jezus mu mówi, a to już koniec, słuchaj, to już jest koniec. Jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz świadczyć i w Rzymie. Mówi, bądź dobrej myśli, dolina będzie trwać, ale ten etap się zakończył. Nie wiem, czy się wam zdarza cieszyć z tego, że jakieś problemy się już kończą i przychodzą nowe. Ja generalnie się cieszę, bo przynajmniej jakaś zmiana problemów, to już coś. To już jest, już stare problemy są za nami. I tutaj popatrzcie, też on mówi, Jerozolima się zakończyła. Pawle, możesz odetchnąć. Idziesz dalej, jesteś więźniem. Popatrzcie, do końca dziejów apostolskich on cały czas wylądował w Rzymie, ale dalej jest w mało przyjemnym miejscu. Gdzieś doświadcza cały czas łaski Bożej, ale z drugiej strony, bądź dobrej myśli, ten etap się zakończył. Już więcej się tutaj poniewierać w Jerozolimie nie będą. A co jest przed tobą? Rzym. I myślę, że go to zachęciło. Nie wiem, czy mnie by to zachęciło. Mnie generalnie zmiana problemów zachęca. Ten zestaw już koniec. Jakieś kolejne się pojawią, ale ten już jest zakończony. Także pewne etapy się kończą w naszym życiu. Myślę sobie, że to jest bardzo dobre. Nie kończą się problemy jako takie, ale niektóre problemy się kończą. Więcej ich już nie będzie. Boży plan trwa pomimo prób i nadziei. I trudności, pośród właśnie prób i trudności mamy iść dalej. I cały czas Pan Jezus jest przy nas i mówi do nas jak? Bądź dobrej myśli. Bądź dobrej myśli. I to była bardzo ważna, myślę, zachęta dla Niego, bo zaraz potem, wyobraźcie to sobie, Pan Jezus przychodzi gdzieś tam do Niego w śnie, w środku nocy i co się rano dowiaduje? Że jest spisek na Niego. Wyobraźcie sobie, jakby On tą sytuację odnośnie spisku na Niego miał przyjąć, gdyby Bóg do Niego nie przyszedł w nocy, Pan Jezus nie powiedział, bądź dobrej myśli. No to już po prostu mogiła. To już chyba skończę w tej Jerozolimie. Ale Pan Jezus mówi, nie skończysz w Jerozolimie, Jerozolima się kończy, idziesz do Rzymu. Więc myślę, że On spokojnie, pomimo tego całego spisku, pomimo tego... Ale wyobraźcie tak sobie teraz to trochę tak racjonalnie. 40 chłopa stwierdziło, że chce was zabić. I to takich, wiecie, zakapiorów jakichś takich... bo to zeloci prawdopodobnie byli. To nie byli ludzie sympatyczni, mili. To byli tacy ludzie, którzy tam, tak jak apostoł Paweł kiedyś, dyszał rządzą śmierci, żeby tam jakby znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej i to ich zabić. I nawet, no to on ich znał. On ich znał. On wiedział, jacy to są ludzie. Związali się przysięgą. Dalej czytamy, że mieli dobry plan. Nie będę tych wszystkich rzeczy opowiadał, bo żeśmy czytali. Ale generalnie, zresztą to jest w ogóle bardzo ciekawe, ewidentnie Łukasz gdzieś tam mógł być, bo jak on to opowiada, to niemalże jakbyśmy czytali taki zapis sceny, tak? Na przykład tutaj jest taki moment, 19 werset. Dowódca zaś ujął go za rękę. Popatrzcie, to jakby widać. Myślę, że po prostu Łukasz musiał tam być, musiał to widzieć. No bo skąd by wiedział, że ujął go za rękę. Także bardzo ciekawa w ogóle taka historia z perspektywy wiarygodności tego tekstu. Natomiast co się dzieje? Czyli wyobraźcie sobie, jest spisek, Bóg wam powiedział, Pan Jezus powiedział, nie martw się, Jerozolima jest zakończona, no ale jest spisek. Ale jest spisek. I teraz jak ten spisek jest, jakby, jak Bóg sobie radzi z tymi 40 ludźmi, którzy chcą zabić apostoła Pawła? Bardzo prosto. Nie wiemy, kim on jest, tajemnicza postać, jedyny raz się pojawia w Nowym Testamencie i w całej Biblii, mianowicie siostrzeniec Pawła. Werset 16. A gdy o tej zasadce usłyszał siostrzeniec Pawła. Nie wiemy, jak usłyszał, nie wiemy, jak to się wydarzyło, czy to był przypadek, czy no nie wiemy nic, ale wiemy, że się dowiedział. Nie wiemy nawet, czy był chrześcijaninem, może był faryzeuszem. Nie wiemy, czy siostra apostoła Pawła była wierząca. Nie wiemy tego. Ale wiemy, że ten siostrzeniec o tym usłyszał i Pan Bóg
pisa apostoła Pawła do tego, żeby ten cały spisek zniweczyć. I powiem wam, że kiedy myślę sobie nad tym, to znowu bardzo mnie to cieszy, że zawsze Pan Bóg jakiegoś siostrzeńca apostoła Pawła postawi. Może być 40 chłopa, którzy są dobrze zorganizowani, mają plan, mają środki, mają wszystko, ale Bóg sprawi, że taki siostrzeniec Pawła przyjdzie, wszystko usłyszy i co? I koniec. I cały ten spisek, całe to sprzysiężenie, całe te wszystkie knucie po prostu okazuje się kompletnie nieskuteczne. Co więcej, nie wiem, czy się kiedyś zastanawialiście nad tym, ja się zastanawiałem. Wiemy, że apostoł Paweł jeszcze kilka lat przeżył, prawda? A oni jakie mieli sprzysiężenie? Że nie będą jedli ani pili, dopóki Pawła nie zabiją. Więc się zawsze zastanawiałem, czy chociaż jeden z nich wytrzymał. No nie wiem. Myślę, że raczej prawdopodobnie z poczuciem klęski, jakiegoś zawodu i wstydu gdzieś tam po cichu, gdzieś tam w kącie jednak coś jedli. No ale no, myślę, że tak było. W każdym razie Pan Bóg działa, zmienia spiski, niweczy spiski. Nie jest to dla Niego problem. Jak to robi? Nie przez, słuchajcie, jakieś takie, wiecie, drugie 40 chłopa, ale właśnie przez jakiegoś siostrzeńca, który przyszedł, usłyszał, po cichutku poszedł do Pawła. Paweł powiedział dowódcy i dowódca zareagował tak, jak powinien zareagować. I myślę sobie, że to jest wielka zachęta. Także nawet jak takich 40 mężczyzn w swoim życiu widzisz, to pamiętaj, że Bóg może posłać swojego siostrzeńca. Znaczy, wiecie, że nie swojego, ale od niego generalnie. Nie traćmy nadziei w ciemnych dolinach. Bóg w taki sposób działa. I ostatnia część. Widzimy reakcję dowódcy od 23 wersetu. Udaje, że nie wie. Przygotowuje silną obstawę. No ta silna obstawa rzeczywiście, tutaj on pewnie nie chce ich stracić, tych wszystkich ludzi, chociaż tutaj jakbyśmy policzyli 470, no to dużo. No naprawdę dużo. Ale pewnie nie chce, żeby żaden ich zginął. No, na tych ponad 40 to rzeczywiście jest bezpieczne w tym momencie w taki sposób go odstawić. No i słusznie zmienia miejsce. Znaczy docelowo chce go doprowadzić do Cezarei. Cezarea była rzymskim miastem i tam generalnie tych zelotów już, ich działania mogły być bardzo ograniczone, bo to już nie było ich miasto, nie była ich kultura, mówiło się inaczej, więc to oni już są poza swoim kontekstem, już nie są tacy mocni. Więc jak najbardziej, myślę, trafną decyzję podjął. Jeśli chodzi o samego Feliksa, to jeszcze o Feliksie będzie pewnie na następnym kazaniu od 24 rozdziału, ale generalnie Feliks był nieciekawą postacią, był jakimś tam faworytem cesarskim i generalnie takim też cwaniakiem, co zresztą później też będzie widać w 24 rozdziale. Ciekawe jest, że ten list tutaj jakby jest dodany i to jest najprawdopodobniej po prostu zwykły list, który faktycznie został napisany, co bardzo, myślę, uwiarygadnia Księgę Dziejów Apostolskich jako właśnie historyczny zapis. I popatrzcie, że bardzo szybko, bo już w 33 wersecie apostoł Paweł ucieka z tej Jerozolimy. Tak jak Pan Jezus mu powiedział tej nocy, że koniec z Jerozolimą, ja Ciebie widzę w Rzymie masz świadczyć. I on rzeczywiście bardzo szybko z tej Jerozolimy ucieka, pomimo tego spisku, pomimo tego, że się wydawało, że to się nie może udać, że przecież go tam złapią, zabiją, pomimo tego, że dwa razy go próbowali zabić i próbowali trzeci raz to zrobić, ale Bóg ma swoje sposoby. Apostoł Paweł jest już w Cezarei i już, można powiedzieć, jest poza Jerozolimą i rzeczywiście może myśleć, co dalej. I może myśleć nad Rzymem, i może myśleć nad tym Bożym planem, który się ma w jego życiu spełnić. Natomiast, żeby nie było tak zupełnie różowo, werset 35. Przesłucham Cię, gdy przybędą również oskarżyciele Twoi. Podsumowałem to w taki sposób. Stare kłopoty wciąż nie chcą odejść. Oni będą jeszcze ciągle próbować na niego wpłynąć. Oni będą ciągle próbować coś ugrać, złapać go, zatrzymać, zabić. Ale wiemy, że im się nie uda. Także podsumowując, chrześcijaństwo polega często na ciemnych dolinach. Nasz Pan musiał przejść przez ciemną dolinę, apostoł Paweł musiał przejść przez ciemną dolinę. My również czasami musimy przejść przez takie ciemne doliny. Nie trać nadziei, pamiętaj o wersecie 11, 23 rozdziału. Jakiej mamy być myśli? Dobrej. Bądź dobrej myśli, Pan Jezus, nawet jak gdzieś tam coś Ci po drodze nie wyjdzie.
No myślę, że to ma zmiłowanie i to jest bardzo pocieszające. Nie będzie nas punktował. Za to, że idziemy za Nim, bo wybieramy Jego ścieżkę. Myślę sobie, że to jest czymś bardzo podnoszącym i zachęcającym. Nie traćmy nadziei, łapmy przebłyski Bożej obecności i zachęty i bądźmy wierni powołaniu i idźmy do przodu. Amen. Powstańmy i pomódlmy się.